Druk numer 443, tym razem rekomenduje pan Marek Kronka. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa rozpoczęcie procedury wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa parkingu wielopoziomowego przy placu Nastawa w Krakowie, realizowanego w ramach budżetu miasta. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Brak miejsc parkingowych w funkcjonalnym centrum Krakowa, do którego należy Kłusie Zwierzynieckie, jest problemem powszechnie znanym i wpływającym zdecydowanie negatywnie na standard użytkowania przestrzeni publicznej w mieście oraz na wygodę i bezpieczeństwo użytkowników miasta. Budowa parkingu w zaproponowanej lokalizacji trafnie wpisuje się w politykę parkingową miasta, która nie pozostawia wątpliwości co do potrzeb tworzenia nowych miejsc parkingowych. Równocześnie uważamy, że parkingi muszą być traktowane jako niezbędny element konieczny dla całego systemu komunikacyjnego miasta i nie powinny być elementem o charakterze komercyjnym, podobnie jak mosty, węzły drogowe i ulice. Naszym zdaniem możliwa jest realizacja parkingu wielopoziomowego na około 200 miejsc, głównie nadziemnego w rejonie placu Nastawa, którego wstępna lokalizacja jest ukazana w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Rada Dzielnicy wyraża gotowość do przygotowania szkicowej koncepcji architektonicznej. To znaczy ja właściwie. Pan Filip Rada Dzielnicy. Pana Marka. Chyba, że jeszcze ktoś mi narysuje, bo mam architekta. To proszę, Piotr Tobilański. Ja mam tylko obawy do tej działki, bo nie to jest działka albo siódza, albo parafii. Właśnie to jest działka części gminna, części marszałka. Aha. Dobra. Proszę, To znaczy ja też myślałem, że jest kościelna. Bo ta część, która wchodzi tam... To jest kościelna na dobrze. Ale czy tak... To nie jest. Sprawdzone jest. Natomiast jest taka sytuacja, że ja też myślałem, że jest kościelna, dlatego nie brałem tego nigdy pod uwagę. Ale się z tym pokazało na serwisach mapowych Urzędu Miasta na BIP-ie, że to jest po prostu gminne, bo to sprawdziłem to po prostu dokładnie i się okazało, że to nie jest kościelna. Cała ta dolna od do kościuszki. Szanowni Państwo, oczywiście mamy świadomość, że i ta uchwała, i ta poprzednia to są czysto intencyjne uchwały. Wnioskujemy, prawda? Ale wydaje mi się, jeżeli się pojawia już temat, urzędnicy prezydenccy powoli go będą poznawać. Akurat nie parking już dwukrotnie czy trzykrotnie były spotkania w tej sprawie z urzędnikami miejskimi. Także powolutku każda kropla drąży skały. Krzysiek, bardzo. Jedno pytanie. Jaka jest relacja kosztów budowy jednego miejsca parkingowego, parkingu podziemnego i parkingu naziemnego? To znaczy jest... Chciałbym dokończyć kwestię, bo wycena gruntów w tym miejscu, czy je fakt, że tą działkę można zagospodarować, na przykład ten grunt sprzedać, nie powoduje paradoksalnie, że parking podziemny może być równie opłacalny przy założeniu, że teren nad tym parkingiem się sprzedaje i ma się z tego profity. To znaczy tak, sytuacja z kosztami wygląda następująco. Parking nadziemny kosztuje jedno miejsce na parkingowe 40 do 50 tysięcy. Parking podziemny kosztuje od 100 tysięcy do 120 jedno miejsce parkingowe, to jest... Zobacz sobie ile pan plac na groblach kosztował parking. Znaczy to bardzo to w innym czasie budowane. Nie, no to będzie droższy. Ludzie, cena nie jest zrobiona rynkowa. Nie ma na to cenę. Ale nie mamy się co bawić. Inaczej. Podziemne jest słuszne. Zaraz. Podziemne nie może być, bo zaraz jak się wkopiesz, to zaraz zabytki jakieś znajdą. Co do kosztów i tak dalej, ale co do jakichkolwiek tematów, czy ten parking ma sens w sensie takim ekonomicznym, to i tak urzędnicy będą musieli się nad tym pochylić i jeżeli kiedykolwiek ten pomysł wejdzie pod obróbkę, że tak powiem, to wtedy będą się fachowcy nad tym zastanawiać. Chciałbym podkreślić, że w pełni popieram ideę budowy parkingu w tym miejscu i że w tym potem tak się pomysłem zgadzam. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Pan Andrzej Kuciak. Pan Andrzej Kuciak. Chciałem dowiedzieć, jak się ta uchwała ma do kwestii powołania przez Radę Miasta spółki miejskiej infrastruktury, która ma zarządzać strefami płatnego parkowania i parkingami.
bo jeżeli, jak dobrze rozumiem, spółka Miejska Infrastruktura miała być przekazane w zarząd wszystkie parkingi, nie będzie jednostką organizacyjną miejską, tylko zwykłą spółką prawa handlowego. W związku z tym pytanie, jak się w takiej sytuacji taka inwestycja miałaby znaleźć w planie, czy miałaby być realizowana jako co? Dokapitalizowanie tej spółki, która wykona tę inwestycję, jak to formalnie na obu wyglądzie, co się stało? Czy będziemy zobaczyć później może? No, nie mamy pojęcia, jaką formę przyjmiemy, jeżeli taka spółka powstanie od zarządzania, to wpisujemy się idealnie, w dobrym momencie, dlatego że ta spółka będzie powołana po to, gdyby właśnie prowadziła politykę parkingową miasta i budowała kolejne parkingi z zarobionych wcześniej pieniędzy na parkingach, które już istnieją i na strefie. I czy prędzej będziemy lobbować za tym, żeby ten parking powstał, tym większe szanse, że on zostanie z tych pieniędzy zbudowany. A jeżeli gmina uzna, czyli pan prezydent i radni miejscy, że w budżecie miasta kiedyś się ma znaleźć kwota, która będzie zabezpieczona na wykonanie tej inwestycji, no to również jak najbardziej tak. No, ale panie przewodniczący, przecież projekt tej założenia tej spółki przedłożył pański kolega Andrzej Hałganek na sesji Rady Miasta. Mam przed sobą właśnie dokumenty z tym związane. Złożył w tej sprawie mnóstwo poprawek i rozmawiacie na zarządzie, może by warto zapytać, bo mi się wydaje, że ta uchwała jest w związku z faktem powołania tej spółki jest trochę bezprzedmiotowa. W jakim sensie? Znaczy spółka ma nie budować parkingu? Nie. Znaczy, ja nie rozumiem, po prostu jeszcze proszę rozwinąć, bo co by miało się zmienić, jeżeli ta spółka powstanie? Tłumaczę państwu. Chodzi mianowicie o to, że spółka nie będzie jednostką miejską, prawda? Ale nie będzie spółką miejską, prawda? W związku z tym moje pytanie jest, jak by się taka inwestycja miała być realizowana? Czy realizowana przez spółkę miejską z funduszy spółki miejskiej, czy przez, tak jak tutaj wnioskujecie, przez budżet, budżet Rady Miasta? Jaka jest relacja? Bo chcę to zrozumieć. To znaczy inaczej, trudno nam w tym momencie podejmować uchwałę aniżeli do budżetu miasta, ponieważ nie ma jeszcze tej spółki i ta spółka wcale nie jest powiedziane, że powstanie. No, gdzie żeby to pan coś wiedział, żeby to kontrolować przy miasta? Ja tego dalej nie rozumiem, ale popieram też, żeby tam to opadło. No ja rozumiem, to jest panu bardziej szczegóły, jak myślę, że nie mamy na to w tym momencie pewna, natomiast na ten moment tej spółki nie ma, więc my podejmując tą uchwałę podejmujemy w związku z tym, co dzisiaj się dzieje. Czy ta spółka powstanie, to jest jeszcze wielki znak zapytania, dlatego że według mojej oceny zdania są podzielone w mieście i część ludzi wspiera tą inicjatywę, a część jeszcze póki co jest przeciwko. Nie sądzę, żeby ta spółka powstała bardzo szybko. Znaczy, jeżeli powstanie, to bardzo dobrze, bo celem tej spółki jest to, żeby pieniądze pozyskiwane ze strefy, jak i pieniądze pozyskiwane z ewentualnie z pobieranych opłat na przyszłych parkingach, szły kierunkowo na budowę kolejnych parkingów. Ponieważ na dzień dzisiejszy tą uchwałę, pamiętacie państwo, co my podjęliśmy, że wnioskujemy do prezydenta, bo my również niejako zawnioskowaliśmy o stworzenie mechanizmu, żeby pieniądze z opłat parkowania szły na budowę parkingu. Dzisiaj nie mogą w oparciu o te przepisy, ponieważ dzisiaj pieniądze te idą do budżetu miasta, czy do wspólnego worka i z niego są dzielone. I taka spółka tylko ułatwi budowę tego parkingu, a to, co pan prezydent zrobi z tą naszą uchwałą, ona jest też czysto intencyjna póki co. Chodzi o to, żeby uzupełnić, nie powtórzyć, bo to nie było, bo kiedy dano wykonawcy 75 lat, gdzie żeby parkingu, a nie trzeba mieć trzy pokolenia, to straszne. Mnie się wydaje, że w ogóle to jest największy problem prawno-finansowy, dlatego że spółka jako taka, która ma pobierać pożytki z najmu miejskich zasiedleń, będzie generalnie też generować koszty, będzie prowadzić inwestycje, prawda? A więc rozliczenie PNL-a, czyli rachunku wyników przychodów i kosztów, będzie się odbywać na poziomie spółki. I teraz mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że spółka i rada miasta będzie miała kompletnie sprzeczne interesy w pewnym momencie, dlatego że podział władzy w naszym mieście jest taki, że prezydent swoje, a rada swoje, prawda, wiecie o tym.
I teraz tak, jeżeli spółka będzie przejść do budowy parkingu, miasta będzie przejść do zasypywania budżetu i dziury budżetowej. I tak to będzie wyglądało. Tyle. Ja jeszcze tylko dodam, że są dwie koncepcje i dwa wnioski, bo jest też wniosek utworzenia jednostki miejskiej, a nie spółki, która będzie zarządzała parkingiem. Również jest taki wniosek radnego stawowego. Kuba, ja tutaj chciałem, żebyście Państwo sobie zobaczyli. Orientacja, czyli zanim przepchnijmy to, a szczegóły zostawmy w ogóle, jak to dopiero by w ogóle się urodzi, a będziemy martwić się po tym, czy ta spółka, czy takie finansowanie, może więc... Ja rozumiem, nie przepychajmy, tylko idźmy w kierunku uchwalania, bo właśnie jak proszę. Jeszcze może tylko, tak naprawdę chyba nie ma znaczenia, bo koszty i tak administrowania, dzisiaj też jest firma, która w przetargu wyłoniona zarządzania strefą, która też jakieś koszty ma swoje i swój zysk. Czy to będzie jednostka miejska, czy firma miejska? Myślę, że to jest tak chyba lepsze rozwiązanie, niż całkowicie zewnętrzna firma, która jeszcze zysk jakby ma dla siebie. Panie Łukaszu, pan Marek próbował mnie tą sprawą zainwestować. Ja znalazłem inwestora, który by taki parking chciał wybudować na tej działce. Ja mi zrobili rachunek wyników dla tej inwestycji i wyszło, że zwrot z wybudowania parkingu przy opłatach, jakie są, będzie wynosił ponad 50 lat. Żaden prywatny inwestor tego nie zrobi. Proszę pan, ale no się zmierzajmy. Za momencik, bo prawda taka, że całe PPP, czyli partnerstwo prywatno-publiczne, jest całkowicie bez sensu w przypadku takiej inwestycji. To powinno być niemalże tak uchwalny jest, że tak most jest wybudowany za darmo, powiedzmy, to znaczy nie przejeżdżamy, nie płacimy za przejazd, czy ulicę nie płacimy za przejazd. Parking jest elementem po prostu, tak jak mówię, tak dla pana suficie jest elementem drucików, które w sieci całej, która idzie do elektrowni i jakbyśmy na przykład nie dali tej lampy, czyli nie jest kompletny ten układ. Przypadku... Wiemy, no ja przyjdę, to jest jeden z elementów infrastruktury i należy dążyć, żeby on był za darmo lub prawie za darmo, czyli utrzymywał. Tak, jeśli będzie strefa, to żeby był troszeczkę tak. Dokładnie tak samo jak park and drive działał. Czy rozumiem, że możemy przejść do głosowania? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Lub numer 444 jest...